Showroom to wyjątkowe miejsce towarzyszące każdej edycji Fashion Week w Łodzi. Na 120 stanowiskach znaleźć można ubrania na obecny oraz przyszłe sezony. W tym roku mniej jest jednak propozycji na wyjątkowe okazje. Dominuje odzież dochodzenia na co dzień, która znalazła się nawet w kolekcjach najbardziej znanych projektantów. Linia B jest dlatego, że wszystko się zmienia. Żyjemy w XXI wieku. Okazji na wyjście jest coraz mniej, albo jest ich bardzo dużo i się kupuje jedno usługi na jedno wyjście. A taki basic kupuje się po to, żeby w nim chodzić. Dlatego stąd pomysł zrobienia linii basic, który będzie mógł służyć na wiele wyjść. Panowie boją się jeszcze przełamać i zakładać muchy. Wolą standardowo założyć krawat. Ale coraz więcej panów przekonuje się do tego, żeby zakładać muchy i to nie tylko zwykłe czarne, ale również i kolorowe, i w kwiaty, i w grochy, i muchy wiązane. Częściowo jest to powrót do mody z tamtego okresu. Vintage staje się coraz bardziej modny. Jednocześnie steampunk korzysta również z tego typu stylistyki. Jest ona również coraz bardziej modna. Nie ulega wątpliwości, że Fashion Week jest jednym z najbardziej prestiżowych wydarzeń w Polsce modowych. Dlatego warto tutaj być i no, moje samopoczucie jest dobre. Gdyby nie to, że dobrze się tutaj czuję, to pewnie bym tutaj nie przyjeżdżał. Tutaj jest bardzo miło, wszyscy są dla siebie sympatyczni i też wiele można się ciekawego dowiedzieć. Spotkać osoby rzeczywiście z branży, czego nie ma na innych targach. No i rzeczywiście jest to skoncentrowane na modzie i na tej. Jeżeli ktoś jest zainteresowany, to rzeczywiście widać, że lubi takie fajne produkty, że, no, że to jest to. Showroom czynny będzie do 21 kwietnia w godzinach 13-22 w Łódzkiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej.